Naszymi gośćmi są dzisiaj Karolina Leszczewicz, Witam. prezes Organizacji Studentów Polskich w Nowym Jorku i wiceprezes Małgosia Witek. Witamy serdecznie. Nowe władze organizacji. Co robi w tej chwili Organizacja Studentów Polskich w Nowym Jorku, która ma już chyba 21 lat, tak? Zgadza się, niedługo będziemy świętować swoje 21 urodziny w listopadzie, a organizacja odżywa na nowo, robi się o nas głośno, organizujemy nowe eventy, spotkania rekreacyjne młodej Polonii, a są to zazwyczaj rajdy, spływy kajakowe, hikingi, ogniska, pikniki. Nową inicjatywą jest siatkówka na Brighton Beach, wyjazdy na rowery. Chcieliśmy zorganizować nogę, niestety przeszkodziła nam pogoda w tym roku. Mamy nadzieję, że wrócimy do tego w przyszłym sezonie. Ponadto organizujemy eventy edukacyjne. Już niedługo, 21 października, odbędzie się sesja informacyjna Studia for You, która jest już dosyć starą inicjatywą. Ale my ją odnawiamy, wprowadzamy nowe elementy. W tym roku będzie, po południu odbędzie się rozmowa panelowa na temat studiów undergraduate i studiów graduate, na które zapraszamy wyjątkowych gości. Także miejmy nadzieję, że przyciągnie tutaj Czyli organizacja zainteresowanych. spełnia dwie role. Jedna to jest taka integracja całego środowiska młodych ludzi, nie tylko studentów, jak rozumiem, a druga rola to jest taka, że pomagacie ludziom po prostu studiować w Ameryce. To jest taka rola edukacyjna. Pomagamy im zdobyć informacje na temat tego, jak zostać studentem, jak sobie poradzić, jak zdobyć pieniądze na studia, wszelka pomoc finansowa, jak zmienić status pracowniczej na studencką, czy też w drugą stronę. Także staramy Czyli się. załatwi sprawy imigracyjno-wizowe, bo to jest też To bardzo znaczy, ważne. my nie Pomagamy. działamy, Znaczy, pomagamy. doradzacie, Tak, tak? współpracujemy z dokładnie. prawnikami, także jakby nie ma dla nas problemu, aby w tej kwestii również pomóc. Jesteśmy w stanie nakierunkować na osoby, które pomogą w takich kwestiach. I tak jak mówiliśmy, właśnie mamy funkcję edukacyjną, z tego względu też właśnie robimy Studia for You, robimy konferencję międzyuczelnianą, która ma na celu nie tylko zrzeszać studentów z różnych klubów, z różnych uczelni, ale przede wszystkim jakby dać wiedzę na temat leadership, na temat generacji Y, na temat tego, jaka jest młoda Polonia, w jakim kierunku zmierza i w jaki sposób może się rozwijać. I jakby najbardziej takim celem też naszym jest motywacja, aby zmotywować młodych ludzi, aby zaczynali kariery w dużych korporacjach, zaczynali własne biznesy, aby jak najwięcej się rozwijali, szli do przodu. Pokazać im, że to, że są z Polski, nie znaczy, że są gorsi. Mają tutaj takie same szanse jak każda inna osoba mieszkająca w Nowym Jorku czy okolicach. Jak się można z wami skontaktować i gdzie was będzie można spotkać w najbliższym czasie? Jak się można z nami Co tydzień. skontaktować? działamy na Facebooku, jesteśmy na Twitterze, także social media jak najbardziej. Adres mailowy zarząd@peso-usa.org. A można się z nami skontaktować przez naszą stronę internetową www.peso-usa.org. A będziemy w najbliższym czasie już za 2 tygodnie na Paradzie Pułaskiego, także mamy swoje miejsce w paradzie. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału. Więcej szczegółów na Facebooku. Zaraz po paradzie, tydzień później organizujemy rajd jesienny, także Taki też prawdziwy rajd zdecydowanie z tak. plecakami, Z ogniskiem. plecakami, z ogniskiem, pieczeniem kiełbasy, jabłek, jak to lubi. 21 są nasze studia for you, także to są nasze najbliższe plany na kolejny miesiąc. To październik będzie dla was bardzo aktywnym miesiącem. Tak, to jest taki miesiąc rozpoczęcia studiów w Polsce. My już tutaj wszyscy ci, którzy mieli zacząć szkołę, zaczęli, a my będziemy po prostu edukować i integrować. A co po październiku w takim razie? Po październiku będzie konferencja klubów polskich na wschodnim wybrzeżu, także wszyscy, którzy należą do polskich klubów na uczelniach, zapraszamy was do skontaktowania się z nami. Będzie coś nowego, mamy wyjątkowych gości, jest warto nas odwiedzić. A w przyszłym roku. A w przyszłym roku serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Szkole Liderów, którą będziemy organizować wspólnie właśnie ze Szkołą Liderów z Polski. Jeszcze nie sprzedajemy żadnych szczegółów z tego względu, że jesteśmy w trakcie rozmów. Plus dodatkowo będzie nowa inicjatywa Quo Vadis Conference, która wzięła się z Kanady i przechodzi jak najbardziej na Amerykę, następnie na Australię i później na Europę, czyli będziemy tworzyć ogromny networking polonijny na całym świecie. Zapraszamy serdecznie. Organizacja musi być bardzo prężna, no bo nie tylko organizujecie imprezy, ale rozdajecie również stypendia. Skąd bierzecie na to pieniądze? Pieniądze zbieramy głównie na imprezie naszej fundraisingowej, którą organizujemy na początku roku głównie. Jest to bal studenta, który zrzesza około 200 osób. Pieniądze pozyskujemy głównie od sponsorów ze środka polonijnego. W tym roku udało nam się
zebrać całkiem pokaźną kwotę i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy w grudniu na spotkaniu opłatkowym, które odbędzie się w konsulacie, rozdać te stypendia dla studentów. A kto może się starać o takie stypendium? Każdy, kto należy do PSO, kto ma status studenta i kto potrzebuje pomocy finansowej. Więcej informacji jest dostępne na naszej stronie internetowej. Deadline upływa 5 listopada, także serdecznie zapraszam do składania podań. Ale członkiem PSO, czyli Organizacji Studentów Polskich, tak, może być nie tylko student, prawda? Nie, zapraszamy wszystkich w każdym wieku i o każdym statusie, nie musi to być student. Do naszej organizacji należą absolwenci i sympatycy środowiska studenckiego, także nie ma tutaj żadnych kryteriów odnośnie tego, kto może należeć do organizacji. Czyli udział w imprezach waszej organizacji jest również otwarty dla młodych ludzi, którzy chcą się zintegrować, być po prostu razem. Zdecydowanie tak. Powiedziałabym, że nie tylko dla młodych, dla ludzi w każdym wieku. Zgadza się. Tym bardziej, że też jakby w skład zarządu PSO też nie tylko wchodzą studenci, ponieważ ja na przykład już nie jestem studentką, a jestem i aktywnie udzielam się w PSO. Karolina studiuje i mamy też różne inne osoby, które właśnie też studiują lub nie studiują. I jak najbardziej zapraszamy wszystkich, tym bardziej, że imprezy integracyjne przyciągają naprawdę ludzi. Ostatnio mieliśmy na pikniku od takiego małego dziecka po naprawdę ludzi w pokaźnym wieku. W pokaźnym wieku? Nie mieliśmy. Znaczy, mieliście rodziców studentów również? Tak, 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 tak. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękujemy również. W takim razie do zobaczenia na paradzie Pułaskiego. Zgadza do zobaczenia. Się. Do zobaczenia. Dziękuję.